Jesteśmy już na lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach. Przed nami kolejna wyprawa. Tym razem naszym kierunkiem jest Mediolan Bergamo. Stamtąd pojedziemy do Parmy, aby ostatecznie zameldować się w Brescello. Brescello to taka bardzo mała miejscowość, w której dawno, dawno temu kręcili wspaniały film o Don Camillo. O mojej ulubionej, właściwie może nie o mojej ulubionej książce, tylko na podstawie mojej ulubionej książki. Także tam spędzimy kilka dni. Plus tego jest taki, że kiedy ostatni raz rok temu byliśmy właśnie w Brescello, poznaliśmy taką Joasię, która jak miała chyba 17 albo 18 lat, wyjechała za miłością do Włoch, no i tam już pozostała. Także mam nadzieję, że przed nami kolejna fajna podróż. No i już teraz zapraszamy na naszą relację. Na dworcu głównym w Mediolanie. Trzeba przyznać, że jest to jeden z dworców, a widziałem ich już dość trochę w swoim życiu, który zrobił jedno z największych wrażeń na mnie. Naprawdę potężny dworzec. Bardzo fajnie rozwiązane są tutaj kwestie wchodzenia do pociągu. Zobaczmy. W każdym miejscu są takie gatey, przez które się przechodzi. No i po kolei każdy gate ma różne platformy. I po prostu wsiada się do pociągu. Jak widać, te są zamykane, a w tym miejscu są otwarte. Tutaj chociażby jeden gate jest otwarty. Gate D. Naprawdę robi bardzo duże wrażenie, jeśli chodzi o... Tak to wygląda. Właściwie już za chwilkę będziemy dojeżdżać do Parmy, także nasza podróż powoli dobiega do końca. Ten pociąg, w którym się znajdujemy, jest to taki zwykły pociąg regionalny, tak zwany Regionale Veloce. Tu jak się kupuje bilety, te bilety są naprawdę bardzo tanie. Za dwie osoby zapłaciliśmy bodajże coś koło 10 euro, a jest to prawie 2 godziny na trasę. Jest bardzo wygodnie, naprawdę bardzo wygodnie. Siedzimy na fotelach, które są zrobione z takiego materiału, który imituje skórę. Bardzo dużo miejsca na nogi. Jedyny minus jest taki, że w tym pociągu nie ma rezerwowanych miejsc. Nie ma właściwie przypisanych miejsc. Także po prostu każdy siada tam, gdzie mu się znajdzie miejsce. Ale taki pociąg wieczorny nie ma dużego obłożenia, także jest naprawdę bardzo wygodna, komfortowa podróż. I tak to wygląda. Za chwilę mamy się spotkać z Jasią, która jest teraz na koncercie swojego syna. No i dalej do Brescello.
Właśnie dojechaliśmy na rowerach na stację w Brescello. Jest to dla mnie bardzo sentymentalne miejsce, ponieważ rok temu to właśnie tutaj zaczęło się spełniać moje marzenie, kiedy bardzo, bardzo marzyłem o tym, aby właśnie przyjechać do Brescello, gdzie kręcony był film o Don Camillo. No i właśnie ta stacja kolejowa, ona jest, no, stacja jak każda inna, prawda? Jest, dla mnie jest po prostu bardzo piękna, pomimo tego, że wygląda jak wygląda, dla mnie jest bardzo piękna i ma bardzo ważny emocjonalny charakter. No tak jak już właśnie powiedziałem, to tutaj wtedy zaczęło się spełniać to moje marzenie odwiedzenia Brescello. Tutaj wysiedliśmy z pociągu z Parmy po raz pierwszy i po raz pierwszy właśnie zobaczyłem tą stację, która pojawiała się w tych filmach kilka razy. Dla mnie bardzo ważne miejsce. Właśnie teraz będzie wjeżdżał pociąg. Tam w tle zamyka się rogatka. I zobaczymy, pewnie pojedzie pociąg albo z Odense, albo z Parmy. Także zrobiliśmy właśnie jakieś 40 km. No i lecimy dalej do miasta. Pewnie na chwilkę do Muzeum Don Camillo. Aha, czyli jedzie właśnie od kierunku Odense, także jest pięknie. Il treno regionale 11184 proveniente da Parma e diretto a Fisara delle ore 16:19 è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Stacja jest dość mocno zapuszczona, ale to nie zmienia faktu, że ma duży emocjonalny charakter dla mnie. Jesteśmy już na placu Brescello, czyli dla mnie najpiękniejszym placem na całym świecie. To właśnie tutaj kręcono główne motywy historii o Don Camillo. Jest rewelacyjnie. Pogoda po raz kolejny dopisała. Jesteśmy tutaj po raz drugi. A ja właśnie stoję przy pomniku Don Camillo. Tutaj w postaci, którą odgrywał Fernando. Bardzo lubię tutaj wracać. Nie wiem dlaczego, ale jest to tak ciepłe, fajne miejsce, że chciałbym się tutaj wracać jak najlepiej. I tak właśnie w tym roku sobie zamarzyłem, aby swoje 28 urodziny spędzić właśnie w tym miejscu. Może tak pokrótce opowiem, co tutaj się znajduje. Tutaj oczywiście kościół, którym proboszczem był Don Camillo. Po tej stronie była siedziba komunistów, czyli siedziba ówczesnej władzy. Oczywiście mówimy cały czas o książce. Tutaj znajduje się na obecną chwilę restauracja Don Camillo. Po tej stronie restauracja Pepona. Tutaj jest sklep pamiątkami. No i tyle. Tak wygląda plac. Jest bardzo ładny. Jeden plus tego miejsca jest taki, że jest niesamowicie spokojnie. Ludzie tu naprawdę wiodą bardzo, bardzo spokojne życie. Jest bardzo pięknie, no i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tutaj chociażby raz wrócić. Aha, jeszcze krótko, co? Tutaj stoi pomnik Don Camillo, a po drugiej stronie stoi pomnik Pepona. Z drugiej strony tam w oddali. Oczywiście pewnie mało kto zauważył, ale te dwa pomniki siebie pozdrawiają. Don Camillo, czyli ten, który reprezentuje kościół, jest po tej stronie, a ten, który reprezentuje władzę, czyli Pepone, jest po drugiej stronie. Idziemy teraz do środka, do kościoła, gdzie jest ten słynny krzyż, z którym rozmawiał, z tym, no, za pomocą którego Don Camillo rozmawiał z ukrzyżowanym Jezusem. Także wchodzimy teraz do tego kościoła. Jesteśmy już w pociągu z Parmy do Mediolanu. Jedziemy pociągiem, który nazywa się Freccia Bianca. Jest to drugi co do prędkości pociąg we Włoszech. Takim lepszym, chociaż trudno powiedzieć, że lepszym, powiedzmy, że szybszym, jest Freccia Rossa, czyli czerwona strzała. No, wczoraj były moje urodziny.
spędziliśmy je z Luką i z Joasią u nich w domu. Wieczór był niesamowicie sympatyczny. To, jaką dostałem niespodziankę podczas tych urodzin, to sprawiło, że to były moje najlepsze w życiu urodziny, które na pewno zapamiętam do końca życia, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Nie tylko, że tak pojedliśmy po włosku i spróbowaliśmy tam co nieco lokalnych win, to... Co nieco. To było po prostu bardzo, bardzo sympatycznie. Fajna miejscowość na wsi, która sprawiła, że można się było naprawdę bardzo dobrze zrelaksować. Taki trochę smutek, że trzeba już jechać do domu. Teraz pędzimy do Mediolanu, tam wsiadamy autobus na lotnisko i potem z lotniska jedziemy do Bergamo. Taka opcja jest najbardziej korzystna według nas, ponieważ za sam pociąg do Bergamo musielibyśmy zapłacić trochę ponad 5 euro. Plus jeszcze musielibyśmy zapłacić kolejne pieniądze za dojazd na lotnisko. A tak zrobimy, że po prostu na lotnisku kupimy bilet całodobowy. Dzięki temu nas wyjdzie to trochę taniej. No było niesamowicie, naprawdę. Brescello to jest moje małe miejsce na ziemi. I mam nadzieję, że uda się jeszcze raz chociażby w życiu wrócić tam. Ponownie na ten placyk, chociaż w ciągu tego roku, ostatniego też dużo się zmieniło. To co już wcześniej mówiłem. No ale kto wie co czeka nas w przyszłości. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz tutaj zawitam na Nizinę Padańską. Bo jest po prostu przepięknie. Tak jak byliśmy w Mediolanie, to w Mediolanie totalnie mi się nie podobało. A tutaj kiedy wyjechaliśmy na jak to się mówi, na obrzeża, na prowincję, to zdecydowanie ciekawie. A jeszcze taka krótka zmianka, jak się jedzie Freccia Bianco. Jedzie się szybko, teraz nie jedziemy najszybciej ze wszystkich możliwych prędkości, ale jedziemy dość szybko. Około 140 na godzinę, także no praktycznie człowiek tego nie odczuwa. Ciekawe co nas czeka w Mediolanie. Mediolanu już nie będziemy zwiedzać, tak postanowiliśmy ostatnim razem, jak byliśmy, że już nie będziemy zaglądać, prawda? Tak. Nie będziemy już zaglądać do Mediolanu. Zobaczyliśmy to, co trzeba wstecz. Zobaczyliśmy to, co trzeba. Teraz spróbujemy do tego Bergamo się dostać. Super czas. Miałoby jak najwięcej takich urodzin, bo to by najlepsze w historii.